zostaliście zaprzedani po rano, a grzywa na zatracenie. Dlatego zostaliście wydani nieprzyjaciołom i zbudziliście, pobudziliście Boga do gniewu. Rozgniewaliście bowiem Stworzyciela swego przez ofiarę składane za duchom, a nie Bogu. Zapomnieliście o waszym życiu, Bogu wiekuistym, zasmuciliście też Jerozolimę, która was wychowała. Widziała bowiem przychodzący na was gniew Boży i rzekła. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Pragnę bardzo serdecznie pozdrowić jeszcze raz wszystkich obecnych tutaj na tej szczególnej uroczystości związanej ze świętym Hubertem. Tych, którzy ze swojego serca, ze swojej miłości i ze sympatii związani są z łowiectwem, z myślistwem, z tą tajemnicą przedziwną i cudowną świata przyrody. Niech każdy z was czuje się zauważony i dostrzeżony zgodnie z waszymi funkcjami i obowiązkami, jakie pełnicie w tych stowarzyszeniach i Związku Łowieckim. Pozdrawiam więc wszystkie panie i panów związanych z tą pasją i z tą miłością. Słowo pozdrowienia kieruję także do kapłanów, duszpasterzy myśliwych i głównego duszpasterza myśliwych naszej diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Chylę czoła wobec obecnych tutaj pocztów sztandarowych. Pozdrawiam także władze miasta, władze samorządowe, wszystkich, którzy z nami modlą się dzisiaj tutaj, w tej pięknej katedrze. Moi drodzy, jestem przekonany o tym, iż polowanie większość z nas obecnych, i nie myślę jedynie o myśliwych, ale nawet my wszyscy, również ja, polowanie mamy zapisane w naszym DNA. Może niekoniecznie chodzi tu o samą gonitwę w lesie, za sarną, za lisem, jeleniem czy dzikiem. Ale mam na uwadze polowanie za sukcesem, za uznaniem, za posiadaniem dóbr materialnych, za ludzkim szczęściem i za władzą. Czasem wygląda na to, iż w życiowych sytuacjach rozmaitych osób i grup jest to także polowanie z nagonką. I to nie tylko wielcy tego świata uczestniczą w takich sprawach, lecz również nasza zwyczajna codzienność jest jakoś zdominowana przez nacisk na to, by coś zdobyć, osiągnąć, upolować i potem ów sukces określić swoim własnym łupem. Dla niektórych to mogą być szczególne przeżycia i doznania, wirtualnie zapisane oraz wrzucone na społecznościowy portal, by wszyscy zobaczyli. Czasem jakieś osobiste trofea z wakacyjnej wyprawy, ozdabiające ściany mieszkań, wartościowe rzeczy zdobyte na giełdzie, dobre procenty zabezpieczone w banku, upolowany w antykwariacie biały kruk. Niekiedy jesteśmy w życiu jakby myśliwymi i zbieraczami przeróżnych obiektów z codzienności według osobistego zaufania i hobby. Ale zawsze
trzeba powiedzieć, może też często, wywodzi się takie polowanie, w szerszym tego sensie słowa, z porównywania siebie z innymi. Kto z nas jest szybszy, większy, mocniejszy, ma liczniejsze sukcesy i jest zasobniejszy. Już małe dzieci rosną w takiej atmosferze, aby wymusić coś dla siebie i być lepszym w konkurencji ze swoim bratem czy kolegą z klasy, gdy chodzi o otrzymane rzeczy, wyjazdy, podróże. Świat wspaniałości w różnych dziedzinach ma w sobie coś fascynującego, a marzenia człowieka w tym polowaniu na poznania, przeżycia, internetowe polubienia są coraz bardziej zaskakujące. Również uczniowie Pana Jezusa nie byli odporni na pragnienia wielkości i władzy. Niektórzy z nich to zwyczajni rybacy znad jeziora Genezaret, a Pan Jezus uczynił ich poławiaczami ludzi. Kiedy zobaczyli, jak słuchające rzesze garną się do ich mistrza, pojawiło się u nich pragnienie, aby uczestniczyć obok Niego w tej Jego władzy, gdy On zostanie Królem Jerozolimy. Nawet skierowali do Chrystusa pytanie, kto z nich kiedyś będzie mógł zasiąść w Królestwie Bożym po Jego lewicy i prawicy. Pan Jezus takie pragnienia już wcześniej zablokował. Mianowicie uczynił to najpierw ze wskazaniem na drogę krzyża, którą On miał iść. Ale niewielu z Jego przyjaciół zrozumiało, iż służba nie jest polowaniem na zaszczyty, ale gotowością oddania siebie innym. Swego czasu postawił im takie pytanie, cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Czy jest coś bardziej drogocennego ponad moją duszę? A co mojej duszy daje zbawienie, pokój i szczęście? Jak odnajduję siebie, jak potrafię mnie samego zrozumieć? Nie wiem, czy takie istotne pytania przechodzą przez wasze sumienie i umysł, gdy siedzicie w ciszy i w świetle księżyca na leśnej ambonie, czekając na swoje szczęście i na dobry wiatr oraz konkretną zwierzynę, jaka się w tej aurze pojawi. O czym wówczas myśli myśliwy? Jedynie o tym, jak zużytkować swe życie w doczesności, czy też spoglądając na piękny, wygwieżdżony niebosłon, zahaczy w swoim sumieniu o inne niebo, uświadamiając sobie, iż można zdobyć cały świat i ustrzelić największe poroża, ale równocześnie na własnej duszy ponieść szkodę nie do odzyskania. Człowieku, co dasz w zamian za swoją duszę? Czy masz coś bardziej od niej drogocennego? Bo to jest pytanie, na które każdy z nas na swój sposób musi znaleźć odpowiedź. Ona jest do odczytania w twoim stylu życia, w którym bywasz narażony na niebezpieczeństwa bardziej niż inni. Ale też dostrzegalna jest i w sposobie twojego postępowania, w jakim jako chrześcijanin idziesz za Chrystusem, zapierając się samego siebie, biorąc krzyż swój i naśladując go każdego dnia. Opowieści o świętym Hubercie, a możemy się w jego przypadku spotkać rozmaitymi wersjami, ukazana jest scena, która mówi o tym, jak on w
Wielki Piątek wraz ze swymi towarzyszami z książęcej drużyny wyruszył w roku 683 na polowanie. Mimo tego, iż jego żona przestrzegała go, aby dzień śmierci Pana Jezusa nie przeznaczał na świeckie uciechy. Nie usłuchał jej przestrogi i duchowej rady, ale dał się pochłonąć swojej pasji, udając się konno ze swoją drużyną na łowy na jelenie w rejon lasów w górach Ardeńskich. Gdy orszakowi jeźdźców ukazał się ogromny biały jeleń Dziesiątak, nasz patron ruszył za nim przez las, krzaki, łąki. Ścigał na koniu przez wiele godzin. Owo ogromne zwierzę z taką zawziętością, że towarzysze polowania za nim nie nadążyli. Książę Hubert nie był do powstrzymania w tej swojej myśliwskiej gorączce. Nie przyjmował się tym, że dla wierzących to jest szczególny dzień w Wielki Piątek, gdy przywołujemy śmierć Pana Jezusa na Golgocie. Bo jak się jest pochłoniętym w swoich namiętnościach, to się nie pamięta przestróg i dobrych rad. Także tych osób, które nas kochają i pragną naszego dobra. I tak owo polowanie Huberta stało się dla niego bezwzględną pogonią za zwierzęciem. To były łowy, podczas których jego własny egoizm i pragnienie myśliwskiego zadowolenia stały na pierwszym miejscu. Taki rodzaj polowania nie przynosi wewnętrznego pokoju, jakiejś duchowej satysfakcji człowiekowi, który podąża za zwierzęciem, lecz bardziej staje się wyrazem jakiejś pożądliwości. Z takim rodzajem polowania spotykamy się również obecnie w świecie, gdzie motywacją są pieniądze i zysk, na przykład na gatunki wymierające czy zagrożone wyginięciem, egzemplarze specjalnie zagęszczone na niewielkim obszarze, aby były bardziej bezbronne przy łowach. Gdyż pojawia się również myślistwo, które nie jest motywowane radością z istniejącej natury, ani regulacją i troską o właściwy stan dzikich zwierząt w lasach. Lecz argumentem dla takiej postawy niewłaściwego polowania staje się wykorzystanie fauny do maksimum, niemalże wyzysk i chciwość pieniędzy. Kto z takim nienasyconym spojrzeniem wciąż więcej zabiera się za polowanie, zaborczo eksploatując swoje środowisko przyrody, a także własne ciało i zdrowie, ten nie znajdzie nigdy w myślistwie ani łowieckiej radości, ani pokoju sumienia. W innej wersji opowieści o świętym Hubercie jest mowa o tym, iż on oddał się całkowicie łowiectwu oraz światowym rozrywkom w bolesnej reakcji na śmierć jego żony przy narodzinach ich dziecka. Również temu podobny motyw może być obecny przy postawie niektórych oddających się całkowicie polowaniu. Taki człowiek próbuje zapomnieć o swoim bólu i chce go zagłuszyć, od niego uciec. Wtedy w myśliwie szuka spełnienia swego pragnienia, by odreagować, zapomnieć o trudnych życiowych sprawach. Owa nieumiejętność udźwignięcia swej skomplikowanej, osobistej sytuacji popycha ludzi do tego, że nie mają odwagi, by zmierzyć się z prawdą swego życia i uciekają od tej prawdy także w świat lasu. Gubią się w nałogach, przyjemnościach, w używaniu bez opamiętania. Takie przypadki polowania w nieumiejący sposób prowadzą do osobistej zapaści myśliwego, do utraty jego zdrowia i niszczenia ludzkich relacji.
choć nie zawsze podobne złamania okazują się ludzką katastrofą. Czasem mogą prowadzić do istotnej zmiany w życiu, do przemiany postawy i wartości. Być może już sami słyszeliście podobne świadectwa. Ta choroba, ów wypadek, takie trudne zdarzenie w efekcie stało się dla mnie błogosławieństwem. To sprawiło, że na nowo przemyślałem moje dotychczasowe życie. Podobną sytuację widzimy także w przypadku świętego Huberta. Jego historia mówi nam, że kiedy w swojej łowczej gonitwie za jeleniem był już blisko niego i zamierzał wypuścić śmiertelną strzałę, ten się nagle zatrzymał, zwrócił do niego i wasz patron zobaczył w środku jego poroża jaśniejący blaskiem krzyż. Uwielbień przemówił ludzkim głosem: Hubercie, czemu niepokoisz biedne zwierzęta, a nie dbasz o zbawienie duszy? Myśliwy zsiadł z konia, rzucił się na kolana i zapytał: Panie, co mam robić? Istnieją różne wersje tego, jaką otrzymał odpowiedź i tego, co potem nastąpiło. Ale jedno jest pewne, od tamtego wydarzenia odmienił swoje życie. To spotkanie w samotności leśnej tniei z krzyżem Chrystusa pośród rogów jelenia, jakiego gonił, wpłynęło na całą jego przyszłość, nie tylko ziemską, ale i wieczną. Na celowniku zamierzonego strzału Hubert już nie zobaczył zwierzęcia, ale dostrzegł samego Chrystusa. Tam, gdzie zmartwychwstały staje mi na drodze, tam, gdzie on pojawia się w świetle mego strzeleckiego celownika, albo sam go namierzyłem, albo też stanął przede mną całkowicie niespodziewanie, tam zasadniczo dokonuje się zmiana w mej życiowej sytuacji. I tak oto nagle razem z wami, drodzy myśliwi, staję przed pytaniem. Właściwie to za czym ja poluję w moim życiu? Za czym się uganiam? Obraz Chrystusowego krzyża w wieńcu jelenia zawiera dla mnie przesłanie. Wciąż na nowo w życiu istnieją chwile, kiedy Bóg staje na mojej drodze i przymusza mnie do tego, abym sobie Go uświadomił, a następnie ustawił Go w osobistych sprawach na właściwym Jego miejscu. Na różny sposób, tak nagle i niespodziewanie, już pojawił się, albo dopiero to uczyni i w Twoim życiu. Od Ciebie to zależy, jak Ty do Niego się odniesiesz, jak Boga potraktujesz i czy Go zobaczysz w drugim człowieku. Przypomnijcie sobie, czego dotyczy miłość Boga w czynie nad bliźnimi. Byłem głodny, spragniony, nagi, chory, w więzieniu, a coś Ty mi uczynił. Spotkanie Boga u Huberta i u tylu już ludzi przyniosło radykalną zmianę jego życia i odmianę myślenia. Jak nasz patron dostrzegł Chrystusa w krzyżu, uklęknął pośród leśnej gęstwiny i zamierzchł. Jego gonitwa za pełnym życiem i duchowa tęsknota za szczęściem została nasycona. Otrzymuje święty Hubert darze, wolne spojrzenie na to, co rzeczywiście dla niego jest najważniejsze. Zmienia się jego perspektywa patrzenia na życie i inaczej ustawia w nim hierarchię wartości. Czy święty Hubert po tym opisanym wydarzeniu brał jeszcze udział w jakimś polowaniu? Tego nie wiemy. Ale skoro został szczególnym opiekunem i waszym patronem, patronem myśliwych, to nie da się tego wykluczyć. Nie jest łatwo całkowicie zrezygnować z życiowych pas. One są nam pomocne, ale trzeba je nam ukierunkowywać na Boga, realizować je zawsze w odniesieniu do Stwórcy całego świata, tego, który wszystko powołał do istnienia. Więc leśny bracie, leśna siostro, dobrze patrz podczas polowań i w trakcie oczekiwania na myśliwskiej ambonie, abyś dostrzegł to, od czego rzeczywiście zależy Twoje prawdziwe szczęście. Niech was w tym wspiera
święty Hubert, wasz sprawdzony patron.